Żeby Asja nie dowiedziała się o śmierci Nihata, Zera i Omer zabrali dziewczynkę poza dom. W 423 odcinku Więźnia Miłości Erian dowie się jednak, że Julaid żyje. Sprawdź, co się wydarzy w 423 odcinku serialu Więzień Miłości Aizę. Japrak Durmas wybaczyła zmarłemu Nihatowi Eikut Igdeli zdradzę. Nie jest jednak w stanie powiedzieć Asji, Nisa Sofia Aksongur, że jej tata nie żyje. Bakhshende jest wściekła, że Julaid Tux Ersoy mieszka w rezydencji. W 423 odcinku serialu Więzień Miłości Omer, Erkan Merik, Zera, Hazal Subasi i Asja są na wakacjach. Razem spędzają miłe chwile. Omer myśli o dzieciach, które chce mieć z Zerą. Cetin uwalnia z magazynu Korea Khalid Erman Ersoy i Ipek. Kanan Gans Matlu zgadza się porozmawiać z Cetinem. Bakhshende wyjawia Erianowi, że Julaid żyje. Erian postanawia zabić rodzinę Omera. Niczego nieświadomi Zera i Omer cieszą się wspólnie spędzonymi chwilami. Więzień Miłości odcinek 423 we wtorek 3 listopada 2020 roku o godzina 17:10 w TVP2. Sprawdź program.